małą olimpiadę. No oczywiście próbujemy stworzyć tę atmosferę, którą mamy w Vancouver. Dzisiaj w nocy uroczystość otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Dla nas ważne wydarzenie, bo jesteśmy sponsorem polskiej reprezentacji. Chcemy pokazać, o jakie emocje chodzi. Mamy tutaj specjalny namiot, strefę kibica, gdzie na plazmach transmitujemy na bieżąco to, co się dzieje w Vancouver. Można kibicować, można faktycznie poczuć bardzo odczuwalnie, praktycznie to, co się dzieje właśnie tam w Vancouver, przez to, że można brać udział również w dyscyplinach sportowych podobnych tutaj na naszym stopniu. To wydarzenie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Mamy tutaj bardzo pozytywne sportowe emocje. Tutaj dodatkowo zależy nam na promocji naszego nowego brandu Stop Cafe. Istotne jest, myślę, że to, co stoi teraz naprzeciwko nas, czyli ten nasz mobilny Stop Cafe. To jest potężna przyczepa długości 17 metrach. Jest to nasz pomysł na to, żeby przybliżyć markę w tych miejscach, gdzie nasi klienci, potencjalni klienci przebywają. Przygotowaliśmy już w zeszłym roku kampanię, gdzie pokazywaliśmy naszych olimpijczyków właśnie w towarzystwie naszych produktów z kącika gastronomicznego Stop Cafe. Co jest ważne, oni sami stwierdzają, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Często podróżują, jeżdżą po Polsce i widzą, że faktycznie możliwość skorzystania z ciepłego, dobrego posiłku na naszych stacjach to jest coś bardzo korzystnego. No i na tym budujemy naszą strategię. Jeżeli chodzi o Vancouver, to jest to ogromne przedsięwzięcie, to mówimy otwarcie, że chcemy zdyskontować właśnie to, co się będzie działo w Kanadzie, wszystkie te emocje, wszystkie te wydarzenia. Marka Stop Cafe jest właśnie w pełni wpisana w atmosferę tamtych wydarzeń. Miasteczko zimowe to jest nie tylko promocja naszej naczepy, to jest nie tylko promocja marki Stop Cafe, to też jest konkretny projekt edukacyjny. Mamy tutaj wyszkolonych instruktorów, którzy uczą, jak zachowywać się na stoku. Ten aspekt bezpieczeństwa jest niezwykle istotny, również w kontekście dzieci. Teraz jest nowe rozporządzenie, które nakłada obowiązek, aby dzieci do 15 roku nosiły kaski, choć wiadomo ich o bezpieczeństwo. My wszystkie dzieci, które pojawią się w naszej strefie w kaskach, będziemy nagradzać specjalną naklejką, tak żeby faktycznie zwiększyć ich dumę z tego, że faktycznie dbają o własne bezpieczeństwo i tym samym promować to rozwiązanie również wśród innych.